Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Słodko-gorzkie życie, w decydującym odcinku, ponieważ, kochani, teraz, dzisiaj, pod tym odcinkiem w komentarzach możecie zadecydować, która z dziewczyn, które Wam zaraz pokażę, zostanie żoną Xaviego. Jesteśmy w kasie, wszystkie dziewczyny na chwilę dołączyłam do rodziny, żeby mi było łatwiej Wam je pokazać. A czemu Ty tu nie masz tych dwóch cech? A, no dobra. W ogóle zauważyłam, znaczy, że Xavi to, ale przy kabaniu, zobaczcie, jaki on ma bary. Jakie mu się bary zrobiły, no przy kabaniu nieźle, nie dosyć, że się opalił, to jeszcze, kurde, kabanik się z niego robi, jeszcze tylko mu łeb goldzi na łyso. I będzie taki typowy. Dobra, słuchajcie, kochani, dzisiaj decydujemy, która z Simek zostanie żoną Xaviego, także proszę Was bardzo o zostawienie głosu w komentarzu. No i będę sobie liczyć do następnego odcinka, sobie policzę, która z dziewczyn wygrała, a teraz po kolei Wam je pokażę, więc tutaj może chodźmy od samego początku, od lewej strony. Jest to Marahlaya, tylko wiecie co, jeżeli ona zostanie wybrana, to ja jej raczej zmienię to imię, albo chociaż jakoś je skrócimy, nie wiem, Mara, Mari, coś takiego bym chciała tutaj z tym imieniem zrobić, no bo tak nie do końca mi ono się podoba i tak ją przerobiłam. Wygląda moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż wyglądała wcześniej. Tak przybliżę Wam tutaj, o, żebyście lepiej widzieli. Bardzo fajna simeczka. Jej cechy to nietykalność. O matko, a co to? Co to robi nietykalność? Simowie z tą cechą są tak piękni, że aż odstrasza to potencjalnych partnerów i przyjaciół. O, masz ci los. Dalej mamy uroda. Simowie z tą cechą nawiązują relacje romantyczne szybko, ponieważ są ładni. O, to tak trochę się chyba ze sobą nie łączy, no ale okej. Okay. Jest smakoszką, jest cool. Simowie z tą cechą nawiązują przyjacielskie relacje nieco szybciej, ponieważ ich wizerunek jest cool, okej. Okay. No i towarzyskość, lubi poznawać innych simów. Także tak wygląda Marahlaya, której ewentualnie imię zmienimy i takie ma cechy, bo myślę, że to też jest dość ważne przy wyborze partnerki dla naszego Xaviego. Kolejną simką jest Maddie. Dalej, wskakuj Maddie tutaj. Jest Maddie, tak się ona prezentuje. Ja jej nie zmieniałam, robił ją dla mnie Piotrek i no i jest po prostu śliczną simką. Ja tutaj nie miałam co zmieniać, także zostawiłam ją taką, jaka jest. Ona ma cechy, ona w ogóle też ma, widzę, podróżnika aspiracje. Jest śmiała, miłośniczka plaży, proszę bardzo, wierna. Miłośniczka piękna, no i tutaj jednej nie ma, ale to na razie tak zostawimy. Może po prostu jeszcze nie odkryła w sobie jakieś cechy. Tak się prezentuje Maddie z bliska i z daleka. Kolejną simką jest simka Nelly. Tak, to jest ta simka, która w poprzednim odcinku poznaliśmy ją jako nastolatkę, ale ja postanowiłam, że jednak zmienię te dziewczyny w młode dorosłe, bo jednak Xavi już jest, no, on chyba zaraz jest dorosły albo już jest dorosły, więc załóżmy, że dziewczyna skończyła właśnie 19-20 lat, stała się młodą dorosłą, no i tak ją tutaj przemieniłam. W ogóle zauważyłam, że większość dziewczyn tych z gry ma swoje rodziny, czy ma tam mamę, czy babcię, czy w ogóle całe rodziny mają, więc ja ich potem tam wrócę. No i gdyby coś tam udało się z którąś z nich stworzyć, no to będziemy mieć może nawet i teściową, i szwagrów, i szwagierki, i tak dalej. No, także tak wygląda Nelly z daleka, tak wygląda Nelly z bliska. Tubylczyni jest skromność, uroda, to też to, cool. I jest wesoła, też jeszcze nie odkryła w sobie jednej cechy, ale ona dopiero stała się młodą dorosłą, więc słuchajcie, możemy jej to wybaczyć. Także tak prezentuje się Nelly. Kolejną synką jest Brian. Brian. I też myślę, że jakoś bym jej skróciła to imię ewentualnie, gdybyście ją wybrali. Tak się prezentuje, o, z daleka, z bliska. W ogóle teraz te włosy to mi się kojarzą z simką z Nutsoubery. Okej, okay. Brian jest nerwowość, nerwowa jest, jest dzieckiem oceanu, jest kreatywna, jest materialistką i uwielbia naturę. Także proszę bardzo, tak ona się tutaj prezentuje, tak wygląda. No i jeszcze mamy dwie dziewczyny, mamy blondyneczkę o jasnej karnacji, Desir, ono, no naprawdę ma bardzo jasną karnację. Ona jest w ogóle, ona już jest w ogóle dorosłą, a poczekajcie, a Brian? Brian jest młodą dorosłą, no Nelly jest nastolatką, Maddie jest pewnie też młodą dorosłą, zaraz sobie zobaczymy. Tak,
jest Maddy młodą dorosłą i Mara jest młodą dorosłą. No dobrze, czyli tutaj Mara Laja jest młodą, jest tylko dorosłą, ale chciałam wam zaznaczyć, że jeżeli czytaliście zasady tego pokolenia, no to ta jego żona nie będzie wcale tak długo żyła. Więc jeżeli chcecie mieć niespodziankę, to nie czytajcie zasad, a jeżeli chcecie się dowiedzieć o co mi chodzi, o czym ja gadam, no to jak najbardziej zerknijcie do opisów, tam są zasady. Edesir prezentuje się tak, no jest bardzo specyficzną simką, myślę, że przez jasny kolor karnacji, no i do tego te bardzo jasne włosy i brwi. Ona jest, tak, ma aspiracje bajecznie bogata, chce być, o. Jest geniuszem, jest molem książkowym, jest romantyczką, jest mistrzynią parkietu i jest miłośnikiem pizzy, już Cię lubię, Desir. No, także tak to się prezentuje. Ja chyba też, słuchajcie, nawet oddam swój głos. No, tak mi się wydaje, że mogłabym, że fajnie by było, jakbym swój głosik też oddała. No i kolejną simką, nastolatką numer 2, poznaną w poprzednim odcinku, która również jest już młodą, dorosłą, jest Evie. Zmieniłam jej imię, bo też miała jakieś totalnie dziwne, więc przeklikałam tam 2-3 imiona i wyszło Evie. I tutaj z kolei jest simka ciemnoskóra. Taki kontraścik trochę z poprzednią simką. Jest simką ciemnoskórą, bardzo ładna. Bardzo fajnie moim zdaniem wygląda. Tak się prezentuje, jest co ona jest, mistrz rzemiosła, o tej z muzyką, liryczna dusza, miłośniczka muzyki i schludna. Także kochani, tak wyglądają dziewczyny. Mamy 6 dziewczyn do wyboru. Napiszcie mi w komentarzach po kolei numerek, którą z nich wybieracie. Jeszcze raz na koniec po kolei na szybko Wam je pokażę. Numer 1 jest to Mara Laja, numer 2 jest to Maddy, proszę, tak. Numer 3 będzie to Nelly. O, Nelly, numer 3. Oczywiście ja jej jeszcze, tą, którą wybiorę, o może w ten sposób, tą, którą wybierzecie Wy, to ja w kasie jeszcze je ogarnę, także leciutko będą mogły się zmienić, czy to fryzura, czy w pozostałych strojach, po prostu im pozmieniam. Numer 4 to jest Brian. Numer 5 jest to Desir i numer 6 jest to Evie. No i tak, wiecie co, zastanawiałam się, może teraz na Xaviego przeklikam, żebyście mogli jeszcze jego zobaczyć, może porównać, która dziewczyna wyglądowo do niego pasuje. Czy teraz Wam mówić, która dziewczyna otrzymuje mój głos, czy napisać w komentarzu? Myślę, że napiszę w komentarzu, żebyście też za bardzo się nie sugerowali moim głosem. Napiszcie po prostu, która dla Was najbardziej pasuje dla Xaviego, numer. No i słuchajcie, będziemy w kolejnym odcinku z tą właśnie wybraną przez Was simeczką się spotykać. Zaprosimy ją na randkę. Także kochani, zachęcam Was właśnie i do zostawienia głosu, i do zostawienia łapeczki, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co kochani, do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.